Ach, to przeciąg świśnie, ale ziąb. Pewnie im ogrzewanie wysiadło. Tak mi palce zgrabiały, że nie mogę stukać w klawiaturę. A ja pisać w notesie. Zapytajmy konduktora, co się stało. Już go szukałem. Przepadł jak kamień w wodę. Na szczęście mam trochę herbatki goździkowej. Nie zamarzła? No, oczywiście, że nie. Jest w termosie. Czadowy ten pana termos, Fata Morganie. Przywiozłem go z Grenlandii. Tam wiedzą, jak ważne jest utrzymywanie ciepła. No, ale jak to możliwe, że w przedziale panuje taki ziąb, a pan nam serwuje gorącą herbatkę? Oho, ruszyliśmy. Ciepło jest takim samym promieniowaniem, jak dajmy na to światło. No tak, tylko że go nie widać. Ale czuć, prawda? A skoro zachowuje się jak światło, można je na przykład odbijać lusterkiem. To dlatego termos jest w środku zbudowany z lustra. Popatrz. Ciepło odbija się od ścianek i wraca z powrotem do herbaty. A jeżeli szczelnie zamkniemy je korkiem, można utrzymywać temperaturę przez kilka godzin. Gorące mleczko. Dziękuję. Mamy herbatę. A ja się chętnie napiję. Uwielbiam mleko. A nie wie pan, co się stało z ogrzewaniem? Nie wiem, ale mój brat jest maszynistą. Przyślę go do panów. Ale jeżeli maszynista przyjdzie do nas, to kto będzie prowadził pociąg? Jego brat, bliźniak. Ale gorące. Muszę je trochę ostudzić. A łyżeczka nie jest zimna? Nie, i robi się coraz cieplejsza. Dlaczego? No... Aj, aj, CD-romku, jak ty chcesz prowadzić wykłady, jak ty nie wiesz nawet... Mam! To się nazywa przewodnictwo ciepła. Brawo! No brawo! Co ty byś zrobił bez tej swojej maszynki? Większość przedmiotów nagrzewa się i przewodzi ciepło. A! Metale są bardzo dobrymi przewodnikami ciepła. Natomiast drewno słabo przewodzi ciepło. Jest bardzo dobrym izolatorem. Sprawdź. Aha. Dlatego garnki robi się z metalu, a ich uchwyty z drewna lub plastiku. No właśnie. Moje mleczko całkiem zszarzało. Pewnie się rysik rozpuścił. No Rety, co ja teraz będę pił? Nie marudź. Lepiej pokaż, co tam masz na tym swoim komputerku. Słońce jest największym źródłem światła dla Ziemi. Jego promienie pokonują kosmos z zawrotną prędkością. Oprócz promieni świetlnych, Słońce wydziela również promieniowanie cieplne. Za opaleniznę na naszej skórze odpowiada promieniowanie ultrafioletowe, które jest częścią składową światła słonecznego. W solariach wykorzystuje się specjalne lampy, które emitują ultrafiolet. W ten sposób nasz organizm wydziela barwnik zwany melaniną i skóra zyskuje brązowy odcień.
Trzeba jednak pamiętać, że promieniowanie ultrafioletowe jest w nadmiarze bardzo szkodliwe. Sztuczne źródła światła nie mają takiej mocy, ale potrafią rozproszyć mrok. Zbliżając dłonie do żarówki, poczujemy też, że wydziela ona ciepło. Część energii elektrycznej została zamieniona na promieniowanie świetlne, a część na cieplne. Promieniowanie cieplne otacza nas dosłownie z każdej strony. Nauczyliśmy się wykorzystywać je do własnych potrzeb. Dzięki niemu możliwe jest przygotowanie ciepłych potraw i ogrzewanie mieszkań. Ale poza cieplnym i świetlnym występują jeszcze inne rodzaje promieniowania. Przyjrzyjmy się przez moment zwykłemu pilotowi od telewizora. Pilot wysyła do telewizora promienie podczerwone, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. Jednak odbiornik widzi je doskonale i potrafi odczytywać wysyłane komunikaty. Inne, również niewidzialne promienie mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Jednakże odpowiednio użytkowane okazują się niezwykle przydatne. Mikrofale potrafią w krótkim czasie podgrzać jedzenie, ale muszą być używane ze szczególną ostrożnością. Dlatego kuchenki mikrofalowe posiadają specjalne zabezpieczenie. Telefon komórkowy korzysta z fal radiowych. One też są rodzajem promieniowania. Fale radiowe mogą pokonywać duże odległości, niosąc ze sobą różne informacje. Promienie X, wykorzystywane przez specjalne aparaty, mogą przenikać do wnętrza naszego organizmu. Dzięki temu uzyskuje się fotografie, które posłużyć mogą do leczenia różnych chorób i uszkodzeń ciała. Chyba nareszcie usunęli usterkę. Dzień dobry, jestem maszynistą. Usunęliśmy usterkę. Przepraszam, a co było przyczyną? Tego nie wiem. Tym zajmował się mój brat, bliźniak. Mechanik. No i jak się panu podobał mój materiał o promieniowaniu? Ciekawy. Nawet bardzo ciekawy. Ale wydaje mi się, że zbyt mało uwagi poświęciłeś sylwetce pana Röntgena. Sądziłem, że pan zrobi to lepiej. Pan ma dar opowiadania o sławnych ludziach. Dziękuję ci, mój drogi. Ale zanim do tego dojdziemy, chętnie bym coś przekąsił. Dobry pomysł. Mam tu coś genialnego. A cóż to? Masz zamiar myć zęby? To nie pasta, tylko mój nowy smakowity wynalazek. Kotlet schabowy w tubce. Co takiego? Proszę spróbować. Pycha, ale jak zmieściłeś kotlet schabowy w takiej małej tubce? Stworzyłem w tym celu specjalny program komputerowy. Smaczne, prawda? No pyszne. Brat mówił, że się chcieli panowie poskarżyć. Nie. Chcieliśmy tylko spytać o przyczynę awarii. Jesteśmy naukowcami, interesują nas różne rzeczy. Rurka się zatkała i trzeba było ją wymienić. Wszystko.
Ale gbur. A nie zwracaj na niego uwagi. Lepiej posłuchaj opowiastki o profesorze Wilhelmie Röntgenie. Ekstra! Pan Wilhelm Röntgen był słynnym niemieckim fizykiem. Jestem słynnym niemieckim fizykiem. Ale jeszcze nie tak słynnym, jakby chciał. Ale jeszcze nie tak słynnym, jakbym chciał. Jednak teraz wszystko się zmieni. Szykuj się, Wilhelmie! Zapomniałeś, że idziemy na przyjęcie do burmistrza. Heidi, chcę ci pokazać mój nowy wynalazek. Pani Röntgen spojrzała z nieufnością na latarkę. Spoglądam z nieufnością na tą latarkę. Heidi, to nie jest zwykła latarka. To jest zwykła latarka, Wilhelmie. Przestań się wygłupiać, bo pójdę na przyjęcie z pułkownikiem. Heidi, to jest zwykła latarka. Idź na przyjęcie z pułkownikiem. Pan Wilhelm Röntgen był załamany. Jestem kompletnie załamany. Czy coś panu podać, profesorze? Trującego grzyba. Albo lepiej dwa. Ależ panie profesorze, trujące grzyby są niezdrowe. Już nawet żona we mnie nie wierzy. I Röntgen rozpłakał się na dobre. I rozpłakałem się na dobre. Wtem służący Hans coś dostrzegł. Coś dostrzegłem. Ale profesor Röntgen nie zwracał na niego uwagi. Nie zwracam na ciebie uwagi. Ależ to pani Heidi. Podobna, tylko jakby nieco starsza. W oczach Röntgena pojawiła się nadzieja. W pańskich oczach pojawiła się nadzieja. Heidi, jaką ty masz piękną czaszkę. Promienie X potrafiły prześwietlić człowieka na wylot. Prześwietlił ją pan na wylot. Dziwne. Nie widać mózgu. Wcale nie takie dziwne. Czy w takim razie wybierze się pan na to przyjęcie? Oczywiście. Przynieś mój smoking i spinki do koszuli. Obawiam się, że zjadł je pański kot. Jak to? O, tam jest! Kici, kici, come here, bitte. Mam spinki. I w ten oto sposób Röntgen stał się sławny na cały świat. Będę sławny na cały świat? Chodźmy, chodźmy, bo pułkownik już pewnie tańczy z Heidi. A w 1901 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Nie no, teraz to już pan przesadził. Kot zjadł spinki. No ale przynajmniej było wesoło, nieprawdaż? No tak. Niezły gość tego Röntgena. Jego wynalazek uratował pewnie życie milionom osób na całym świecie. Dzięki niemu lekarze mogą zajrzeć w głąb ludzkiego ciała bez dokonywania operacji. Aż trudno sobie wyobrazić, że wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, jest promieniowaniem. I ciepło, i mikrofale. A wie pan, co znalazłem ostatnio w internecie? Pewnie kolejny przepis na kotlet w tubce. A co? Znów jest pan głodny? Ha, 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 ha,
Aby udowodnić wam, że wasze dłonie promieniują ciepłem i mogą napędzić prosty przyrząd, przeprowadźmy doświadczenie. Na kartce papieru rysujemy okrąg. Możemy w tym celu posłużyć się cyrklem bądź szklanką. Następnie wycinamy kółko, starając się zrobić to jak najdokładniej. Gotowy okrąg składamy na cztery. Po rozłożeniu krzyżujące się linie wyznaczą środek. Teraz tniemy nożyczkami po liniach zgięcia. Pamiętajmy, by nie dojechać zbyt blisko środka okręgu. Inaczej łopatki naszego wiatraczka odpadną. Delikatnie wyginamy każdą z czterech łopatek, formując śmigło. Uwaga, wszystkie muszą być nachylone w tę samą stronę. Następnie zajmijmy się mocowaniem. Przez tekturkę przepchajmy szpilkę, tak by wyszła z drugiej strony. Postarajmy się delikatnie ułożyć nasz wiatraczek na ostrzu szpilki. Gotowe. Możemy przystąpić do eksperymentu. Zbliżmy ostrożnie otwarte dłonie do wiatraczka, starając się go nie dotknąć. Widzicie? Ciepło waszych dłoni ogrzewa powietrze, które wznosi się ku górze i napędza łopatki wiatraka. To nie czary, to fizyka. Jeżeli zbliżymy urządzenie do dowolnego źródła ciepła, efekt będzie taki sam. Jak widać, żarówka w naszej lampce oprócz światła wydziela również promieniowanie cieplne. To dlatego jest gorąca i trzeba uważać, żeby się nie oparzyć. Chyba dzisiejsza podróż bardzo go zmęczyła. Uwaga! Dojeżdżamy! Proszę nie spać. Trzecia stacja w drodze do wiedzy. Już blisko. Obudził pana. Najwyższa pora. Jaka to stacja? Nie uwierzy pan. Promieniowanie. Odnoszę dziwne wrażenie, że te nasze dyskusje mają wpływ na tę całą podróż. Mi się też tak wydaje. Czyżby pociąg do wiedzy faktycznie za każdym razem jechał inną drogą? Tak twierdził konduktor. Pamięta pan? Mam nadzieję, że mają tutaj tor do deskorolki. Zupełnie zdrętwiały mi już nogi. Może w mieście dowiemy się czegoś o następnej stacji? Nie liczyłbym na to.